Tomek, ja cię bardzo lubię i cenię, ale czy ty robiłeś sobie badania psychiatryczne? No właśnie, cały czas na to mnie wysyła. Mój psycholog twierdzi, że trzeba pójść etap dalej, ale ja jeszcze cały czas się przed tym bronię jakoś. Bo dużo mówisz o psychologu, rozumiem, że jesteś w trakcie terapii. Ja w ogóle uwielbiam mojego psychologa. On zaczął terapię przeze mnie, co najgorsze. Ale wiesz, że ta twoja terapia, możemy ją teraz naprawdę uznać za nieudaną. Wydałeś dużo pieniędzy, efektów nie ma. Tak, ale ja wiesz co, to jest bardzo dziwna terapia, bo my rozmawiamy o piłce nożnej, o nowych Jordanach. Znaczy taka na luzie. Moja... A może on cię nabiera? Czy jego nazwisko to nie jest Sławomir Peszko? Psycholog Sławomir Peszko. Nie, jest przecudowny. Tak naprawdę, wiesz, gdyby nie on, to ja nie wiem, czy byśmy dali na przykład radę z Anastazją. Myślę, że tutaj on jest w 80% ojcem tego sukcesu. Ja to tak zmontuję! W 80% jest psycholog ojcem, a ja w 20%. Ze mną tylko obgryza kości. Ty jesteś szkodliwy dla ludzi. A syn jest podobny do ciebie? Jest. Biedne dziecko. Biedne dziecko, mały Szrek. No. Dokładnie tak samo. Mały Szrek! Tak samo się porusza, takie same ma gesty. Naprawdę? Tak, jest naprawdę bardzo, bardzo podobny. No. Biedne dzieci w tym kraju, naprawdę. Biedne, no. Słuchaj, ale ile to jest prawda? Nazwaliśmy go tak samo, żeby od razu przejął schedę. Tomek też się nazywa Tomek. Naprawdę? Tak. Ale co, to ułatwia, że żona raz woła i dwóch przychodzi? Nie, żaden. Tomek, no, obiadamy! Udajemy, że nie wiemy, który. No, tato, to do ciebie. Tam gówniarzu mordę. Do ciebie. Naprawdę masz syna, który ma Tomek Jakubiak? Tak, ponieważ Anastazja jest z dosyć takiego rodu od setek lat i u niej byli sami Ludwicy. Ona też jest Ludwik? Ale na drugie. Anastazja Ludwik. I jest tak, że jakby zawsze pierworodny ma imię ojca. I Anastazja się upierała, żeby tak też tutaj było. Czyli Ludwik. Nie no, psycholog ma imię Wojtek. Poczekaj. Jasiu, nie czujesz się dotknięty? Nie, uważam, że każde dziecko powinno mieć ojca psychologa i świat byłby lepszy wtedy. To prawda. Ale my nie trafiliśmy. Ale czy ty na przykład, jak będziesz miał syna, bo życzę ci tego, jak i sobie, to nazwiesz go Jaś. Jaś? Jaś Jan. No mam nadzieję, że nie będę miał syna i nie będę miał tego dylematu. A wolisz córeczkę? Wolę psa. Ma na imię Humus. I co? Humus ma na imię. Humus! Wcześniej czy później go wpierdolicie, zobaczysz.